Próba wyzwolenia własnej seksualności w jednym z najbardziej konserwatywnych sportów świata to stąpanie po cienkim lodzie. Wystarczy spytać triumfatorki młodzieżowego Grand Prix Włoch i dwukrotnej mistrzyni Filipin w łyżwiarstwie figurowym. Rygorystyczne treningi wpędziły ją w alkoholizm. Pierwszy raz założyła łyżwy w przedszkolu. W podstawówce zakwalifikowała się do reprezentacji juniorów Stanów Zjednoczonych, a gdy miała 25 lat, wchłonęła ją branża porno. Drobna, zawsze szeroko uśmiechnięta, utalentowana i elastyczna Melissa Bullen-Hagee, znana również jako Jada High. Ladies and gentlemen, Melissa Bullen-Hagee. Melissa Bullen-Hagee zdecydowanie wyróżniała się na tle rówieśniczek. Była jedną z najjaśniejszych gwiazd łyżwiarstwa figurowego w swoich kategoriach wiekowych. Nabierającą tempa karierę przerwały kontuzje, zakończyły układy zamknięte. Pierwszym ciosem dla Amerykanki z filipińskimi korzeniami było zerwanie więzadła krzyżowego i dwukrotne skręcenie kostki. Mimo pasji, żelaznej dyscypliny i syzyfowej tułaczki w powrocie na szczyt, Stany Zjednoczone nie dały sportsmence biletu olimpijskiego do Vancouver. What's your favorite trick? Yeah. Wówczas łyżwiarka podjęła ważną decyzję o zmianie reprezentacji. Postanowiła występować pod flagą Filipin. Mimo mistrzostwa kraju, trzeciego miejsca w prestiżowych zawodach Asia Trophy i pomimo zwycięstwa w bezpośrednich eliminacjach, Melissa nie pojechała do Soczi. Nie wiedzieć czemu, filipińska federacja postawiła na mistrzynię juniorek. To był moment, w którym Jada powiedziała dość i zawiesiła łyżwy na kołku. Miała wówczas 24 lata. Wygrałam mistrzostwo, a olimpijskie kwalifikacje były tuż tuż. Nie wysłano mnie na nie. Kiedy zapytałam dlaczego, powiedzieli tylko, że pojedzie mistrzyni kraju wśród juniorów. Skwitowała sportsmenka, której los znów wykręcił potrójnego aksla. A jeśli chcesz być na bieżąco i kręcą cię sportowcy, którym znów w życiu nie wyszło, to daj łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Nie zapomnij także o wciśnięciu dzwoneczka, który powiadomi cię o wszelkiego rodzaju nowościach. Dość tej autopromocji, przejdźmy do sedna. Po zakończeniu kariery Melissa próbowała promować łyżwiarstwo figurowe w Tajlandii. Później wróciła do Ameryki, gdzie pracowała jako barmanka. Problemy się nawarstwiały, więc zaczęła pić. Crazy. I was so scared. Like I felt like I was putting my life on the ice. And then I felt like I almost lost the reason why I'm on the ice. I think it's important to have balance, to have a backup plan. I kto by pomyślał, jakiż to będzie plan B? W 2015 roku niespełniona mistrzyni zaczęła dorabiać na sekskamerkach. Okazało się, że Melissa ma talent nie tylko do sportów zimowych. Wkrótce giganty branży porno, studio Reality Kings, zaproponowało Amerykance kontrakt. Ta zgodziła się bez zawahania, przyjęła pseudonim Jada Kai i wystąpiła w 3 filmach. Po liceum stałam się napaloną dziewczyną. Bałam się, że zostanę starą panną. To było dla mnie trudne, bo czułam, że ludzie mnie oceniają. Łyżwiarstwo figurowe jest sportem konserwatywnym, a do tego to środowisko jest przecież tak małe. Tak z perspektywy czasu emerytowana łyżwiarka oceniła młodość. Dziś umiejętności aktorskie Melissy znane są mężczyznom z całego świata. Na najpopularniejszej platformie pornograficznej kanał Jada Kai ma blisko 70 tysięcy subskrypcji i niemal 7 milionów odtworzeń. Do tego dochodzi multum filmów wyprodukowanych przez czołowe studia. Sexy Flexi łyżwiarka ponoć wreszcie czuje się szczęśliwa i twierdzi, że odnalazła swoje miejsce na ziemi. Chce rozwijać się w nowej profesji, a to, co myślą inni, ma głęboko gdzieś. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobało oraz czyje historie chcielibyście poznać w bliższej lub dalszej przyszłości. Do usłyszenia. Cześć!